W związku na podcast zapraszają Paulina Koziejowska i Maciej Orłoś. Dzisiaj w podcaście w związku porozmawiamy o tych, którzy kochają za bardzo, chociaż zastanawiam się, czy można za bardzo kochać, i o tych, którzy unikają miłości, a o tym porozmawiamy z Katarzyną Łuczewicz, psycholożką. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. To co, zastanawiałem się, czy my jesteśmy bardziej nałogowcami kochania. Czy unikamy tej bliskości? Ja sobie właściwie nie wiem, kim jestem. To są takie dwie skrajności. O co chodzi i dlaczego, właśnie, akurat y, można kochać za bardzo osobę, która unika kochania? E, no, jest to na pewno jakaś koncepcja. E, koncepcja P. Melody. E, powstała. Jaka, P. Melody to jest taka psycholożka, która. E... Przynajmniej autorka książki Niemczona ona jest chyba psycholożką, właśnie zajmującą się różnego rodzaju takimi dysfunkcyjnymi związkami i ona Pia Melody właśnie stworzyła taką koncepcję pokazującą pewne skrajności w zachowaniach ludzi i pokazała że całkiem dużo osób właśnie w swoich zachowaniach przejawia takie cechy albo nałogowego kochania czyli takiego kochania bez hamulców kochania aż do utraty rozsądku, takiego zachłystywania się miłością, zakochiwania się i zapominania o całym świecie, bo osoba, która nałogowo kocha, no to tak jak z każdą używką, czyli kocha przesadnie, kocha za bardzo. Ta miłość jest ponad zdrowy rozsądek, ponad inne aktywności życiowe. Często jakby odbiera człowiekowi zdolność racjonalnego myślenia, trochę tak jak z używkami, dlatego mówimy nałogowo kochające. Natomiast jest jeszcze yeah <laughs> Właśnie ta druga strona medalu, czyli te osoby unikające bliskości. I to są często takie osoby, które gdzieś pragną kochać, ale miłości się bardzo boją. Miłości, miłość i okazywanie uczuć kojarzy im się z jakiegoś rodzaju zniewalaniem, z jakiegoś rodzaju zakładaniem kajdan, czy wkładaniem do klatki. I takie osoby często stwarzają taką atmosferę wzywania, w związku pełną dystansu, są takie zawsze wycofane, takie trochę niechętne, bardzo często na akty miłości odpowiadają takim Zamknięciem. Mówimy o takich osobach, że są niedostępne, że są trudno dostępne, że trudno jakoś tak do nich dotrzeć. I em, paradoksalnie dzieje się tak, że jedne i drugie osoby, czyli ci nałogowcy kochani i osoby unikające bliskości, przyciągają się. Ale dlaczego? O co chodzi? Bo to jest bardzo dziwne: bo tak naprawdę, jeżeli ja jestem osobą, która kocha za bardzo, tak jak w psychologii to się mówi, no to wydawać by się mogło, że powinnam szukać partnera, który też potrafi mocno kochać, a nie takiego, za który którym ja muszę gonić i którego muszę otwierać. Może chodzi o takie przyciąganie przeciwieństw właśnie. Trochę tak. Y Trochę to jest tak, że nierzadko osoba, która kocha za bardzo, to nie jest taka osoba, która się taka rodzi, tylko która się taka staje. My stajemy się osobami bombardującymi miłością, zwykle dlatego, że na przykład mamy deficyt tej miłości w dzieciństwie. Czyli mamy na przykład rodzica, który, który niezbyt poświęca nam czas, który jest taki dosyć chłodny i my pragniemy tej jego miłości, pragniemy, żeby on, żeby on nam ją okazał. Żeby nas kochał, żeby nas przytulał, a on jest cały czas taki wycofany. Więc my jako dzieci często bombardujemy miłością, nie dostając jej, całe te swoje uczucia z dzieciństwa przelewamy na partnera. Ale paradoksalnie, już pewnie rozumiecie, łapiecie powoli, że to jest prawda, że, że z jednej strony my poszukujemy tej miłości, ale poszukujemy w kręgu podobnych rodzicowi osób. Czyli nie szukamy tych, którzy mają tej miłości pod dostatkiem, tylko szukamy, wyłapujemy można by powiedzieć z tłumu ludzi, którzy działają na nas podobnie jak nasi rodzice, czyli wzbudzają podobnie jak nasi rodzice taką potrzebę, daj mi miłość, okaż mi miłość. Czyli nierzadko jest tak, no, często my psycholodzy o tym mówimy, prawda? że ludzie wybierają sobie partnerów podobnych do rodziców. I właśnie w tym przypadku dzieje się bardzo podobna sytuacja. To znaczy, ktoś poszukuje kogoś, kto też będzie taki odrzucający, i paradoksalnie ktoś, kto jest unikaczem bliskości, jakoś ciągnie go do ludzi, którzy są, zarzuca, zarzucają tą miłością. Bo też często mają takie doświadczenie, na przykład matki, która zalewała miłością, która nie dawała już oddychać. Mhm. Wydawałoby się, że. Powinno być inaczej, skoro te doświadczenia z dzieciństwa nie były pozytywne, no to że w dorosłym życiu taka osoba będzie szukała no, czegoś właśnie innego, co, co, co będzie yy, przeciwne do tego doświadczenia z dzieciństwa. Czyli na przykład osoba, która miała deficyt uczuć ze strony rodziców, nie będzie szukała partnera, który też nie będzie okazywał uczuć, tylko właśnie będzie szukała partnera, który jak najbardziej okazuje uczucia. Tak, e, logicznie rzecz no, prawda? biorąc, tak. To A jest to logiczne nie. myślenie. To jest bardzo logiczne. Znaczy nie, ale <laughs> może tak się też zdarza. Tylko tak, mówimy się o też różnych zdarza. Mhm. tak się też zdarza. Natomiast to jest bardzo logiczne wytłumaczenie. Nasze uczucia, my się często nie kierujemy logiką, tylko kierujemy się, i nie kierujemy się też przy wyborze partnerów zdrowym rozsądkiem, tylko kierujemy się porywami serca i kierujemy się, i przyciąga nas do ludzi, których rozumiemy. Przyciąga nas do ludzi, których gdzieś dobrze czytamy. Jeżeli ktoś mi przypomina mojego tatę, albo ktoś mi przypomina moją mamę, to dziś instynktownie ciągnie mnie do tej osoby, bo ja ją rozumiem, bo ja ją dobrze czytam, bo ja się w jej towarzystwie wiem, jak zachowywać. Bo jeżeli ktoś jest też taki chłodny, powiedzmy jak mój tata, mój tata taki nie jest, ale dajmy na to, że jest na potrzeby na naszej rozmowy, jest no. bardzo chłodny. I ja poznaję chłodnego mężczyznę, to ja mniej więcej wiem, czego mogę się po nim spodziewać. To ja wiem, jakie będą jego zachowania. Umiem, krótko mówiąc, pływać w tym bagienku. Umiem pływać te z znajomymi bagienko. Ja wiem, że on będzie mnie odrzucał, że on będzie wiecznie niezadowolony, wiem, że on będzie miał wobec mnie wiele roszczeń. Wiem, jak grać. Natomiast jak poznaję ciepłego mężczyznę, mężczyznę to teoretycznie koleżanki mówią: świetny facet. super, super. Terapeutka może tak powiedzieć. Ale ja trochę nie wiem, jak mam się zachowywać, trochę nie rozumiem. Troż, trochę może mnie na przykład jego ciepło przytłaczać. Mogę myśleć sobie, eee, nuda, nie ma stymulacji, nie ma adrenaliny, bo tam ja miałam adrenalinę. Tak? Bo muszę się cały czas starać, bo muszę hmm. cały czas spróbować. No jest ciekawe z tą adrenaliną. Czyli ty mówisz o tym, że w takim związku ci partnerzy czy, czy, czy no ta para potrzebuje tego nakręcania, stymulacji tej, tej stymulacji, tej adrenaliny, żeby mhm. się coś działo. Tak. Że jakby było tak um, dobrze, ale w sensie takim, że no nic się nie dzieje, jest ciepło, miło, miłośnie, przyjemnie, no ale brakuje adrenaliny, Tak. To... Tak, chociaż nazywanie tego wyłącznie adrenaliną trochę spłycałoby nam sprawę. Bo, bo to, to jest taka toksyczność, chyba też trochę zaczyna się robić, prawda? No bo jedna i druga strona jest skrajnością jakąś. Tak, tylko my to zazwyczaj nie nazywamy toksycznością, a nie adrenaliną, tylko wielką miłością. Tak, mhm. to jest prawdziwa miłość, jak ja czuję te motylki. Bardzo często zobaczcie że, sami, że media czy filmy glamoryzują, tak romantyzują toksyczne związki. Że a, to jest prawdziwa namiętność. Tak, jak jedna osoba szaleje z zazdrości, jak druga osoba mówi, skoczę z mostu, jak mi nie, wiem, nie wyznasz miłości. My to romantyzujemy, kochamy takie historie, oglądamy te seriale, gdzie tam namiętność aż bucha, gdzie jest toksyczność, gdzie ludzie się zdradzają, a potem się na siebie rzucają, bo nie mogą bez siebie żyć. I myślimy, o, to jest miłość. A nie to moje takie y Lube. zwykłe <laughs> życie, gdzie wszyscy są wierni, gdzie wszyscy są czciwi, do bólu i to, to oczywiście... I jak człowiek jest dojrzały, to to ceni. Jak człowiek ma taką dojrzałość w sobie, prawda? I takie już przeży, przeżyje już ileś lat na tej planecie, to myśli sobie, że właśnie to, jest ekstra, tak? Taka, taka stabilność, takie bezpieczeństwo, takie poczucie, że ja wracam do domu i wiem, czego się spodziewać, to jest fajne. Natomiast no, czasami jest tak, że część osób, zwłaszcza młodych, ale bywają osoby, które z tego nie wyrastają, czy dopiero po terapii wyrastają, no ma takie poczucie, że dopiero jak są te porywy, jak są te naprawdę takie, takie niezdrowe sytuacje, to ludzie to wtedy czujesz, że ten związek to sprawdziła miłość, że ja żyję mhm. wtedy. Ale to jest dlatego, że te, od te skrajności się przyciągają, bo. Osoba, która jest zrównoważona emocjonalnie, nie wytrzymałaby długo na przykład z partnerem, który jest takim partnerem, który boi się bliskości, bo by pomyślała, ja nie jestem przecież psychologiem, żebym miała cię otwierać cały czas, prawda? I dlatego te osoby się, te skrajności tak łączą, albo osoba, która kocha za bardzo, też osoba zrównoważona emocjonalnie, bez taką osobą, krótko mówiąc, nie wytrzymała tych porywów miłości. Tak, słyszę, bardzo uwaga, Paulina. Tak, rzeczywiście tak jest, że w momencie, kiedy na człowiek. Zaczyna zdrowo patrzeć na związki mhm. um, i zaczyna na przykład, no często to się dzieje w terapii, że my zaczynamy jakby umieć wyhamowywać swoje emocje, umieć odróżniać, co pochodzi, który mój schemat pochodzi z dzieciństwa i która, które moje zachowanie to jest efekt tego, że ja mam coś nieprzerobionego z przeszłości, a które jest efektem na przykład sytuacyjnym. Jeżeli ja zaczynam się dobrze rozoznawać w sobie i w swoich reakcjach i zaczynam widzieć, jak bardzo ja byłam też um, to że się zachowywałam, to też zaczynam widzieć tych partnerów i to, jak oni się zachowują i wtedy faktycznie ludzie zaczynają stronić od osób, które po prostu źle na nie wpływają, bo i osoby, które nałogowo kochają i osoby, które są unikającymi bliskości, to są osoby, które generalnie wywołują swoim zachowaniem dużo cierpienia, bo te cechy, bo tak jak mówię, to nie jest tak, że to jest jakaś osobowość, tak, po prostu to są pewne ym, jakby konglomeraty zachowań. I yy, osoba, która się zachowuje w ten sposób, unika bliskości, czyni bardzo dużo, czy tak sobie naukowo kocha, czyni bardzo dużo cierpienia. I kiedy człowiek zdrowieje, to zaczyna widzieć, nie, ta osoba będzie mi przynosić cierpienie. Czy to zachowanie czyjeś, na przykład nie, notorycznie nieodbieranie telefonu ode mnie, albo nieodpisywanie na SMS-y, bo to jest na przykład charakterystyczne dla osób unikających bliskości. To jest raniące zachowanie. Ja nie chcę być w relacji, gdzie jestem traktowana. ja nie chcę być w relacji, gdzie jestem cały czas odrzucana i to, ktoś nigdy nie bierze mnie pod uwagę. Ale żeby mieć takie poczucie i powiedzieć sobie: umiem powiedzieć stop, umiem skończyć ten związek, umiem skończyć tą relację, to my musimy siebie pokochać, siebie zrozumieć, siebie się nauczyć. Jakie są jeszcze takie symptomy, jeżeli chodzi o osobę, która odrzuca tę bliskość? Mówisz, nie odpisywanie sms y nie odbieranie telefonów, niechęć w zamieszkaniu ze sobą na przykład. Co jeszcze? Tak. No to jest przede wszystkim to, że, że zawsze czujesz się dziesiąta w kolejce, że zawsze się czujesz, że jest, wszystkie sprawy są ważniejsze niż ty i to jest notoryczne. Bo wiadomo, że czasami no, tak jest, że jesteśmy na którymś drugim miejscu czy trzecim, bo ktoś ma akurat jakąś ważną sprawę. Natomiast tutaj, w przypadku osób unikających bliskości, jest bardzo dużo tego unikania. Jest unikanie czułości, jest taki, taka mała empatia bardzo często wobec czyichś potrzeb, zwłaszcza tych potrzeb emocjonalnych. Osoby, które unikają bliskości, często mm, są takimi. Super niezależnymi samotnikami. Czyli mówią na przykład, wiesz, co ja wyjeżdżam na wyprawę i nie interesuje mnie, co ty o tym myślisz. Tak? I na przykład ciągle wyjeżdżam na wyprawy. I oczywiście są osoby, które. Mm, Odnajdą się w takich przestrzeniach i powiedzą: Dobrze, ty sobie wyjeżdżaj, ja sobie zorganizuję czas, jakoś tam będę o siebie dbała, kiedy ty jesteś ciągle na swoich wyprawach albo ciągle, nie wiem, nurkujesz. Ja podaję, podałam w wywiadzie jakiś taki przykład nurków, tak? że, że ktoś tak cały czas pod wodą, pod wodą. Jeżeli druga strona mówi, ok, no, no dobrze, masz taką pasję, ja też mam swoją pasję i tak sobie po prostu żyjemy, spotykając się od czasu do czasu, no to w porządku. Natomiast zazwyczaj jest tak, że ktoś jedna osoba nurkuje, a druga siedzi na brzegu i płacze, gdzie on jest, gdzie on jest, dlaczego nie ze mną i, i, i dochodzi często do, duży, do wielu spięć, do nerwów, do awantur, do kłótni, właśnie dlatego, że my próbujemy kogoś przekazać kabacić trochę na nasz świat. No ale, ta, to jest... ale ta osoba nie chce kochać? Bo chodzi mi o to, z czego wynika to? Bo no, nie wiem, może są ludzie, którzy po prostu nie umieją kochać. Ja myślę, że ona umie kochać. Ale z drugiej strony, właśnie ten nałogowiec go przyciąga, więc tak, coś oczywiście. go kręci w tym. Ja myślę, że umieją kochać, wiecie, i umieją kochać, i umieją, e, i chcą kochać, i kochają. Mm, tylko nierzadko jest tak, że na przykład mają takie słabe doświadczenia z miłością. E, na przykład mają e, rodziców, którzy ich tą miłością zalewali. Wyobraźmy sobie na przykład chłopca, który jest wychowywany przez samodzielną mamę, która całą swoją miłość, albo tatę, bo też nie rozróżniajmy tak na płeć może być też tata rodzic, który zalewa miłością, nie wiąże się z nikim, cały czas zalewa miłością, prezentami, tak aż nadskakuje dziecku, zamęcza dziecko tą swoją miłością, krótko mówiąc. I dziecko uczy się, że żeby mieć chwilę wytchnienia, to tak musi zamykać drzwi, trochę oszukiwać, tłumaczyć się półsłówkami, co robiło, z kim robiło, jak robiło i tak dalej. I bardzo często już jako nastolatek czy małe dziecko uczy się, że, że żeby wytrzymać z kimś, kto nas bombarduje miłością, ja muszę... Tak, trochę stawiać granice i zaczyna stawiać je w sposób bardzo ostry. To znaczy, właśnie izolując się, dystansując, odpowiadając półsłówkami, wycofując się często, nie odpowiadając na czułość, nie odpowiadając na miłość, bo po prostu jest z tą miłością przytłoczony. Czy nie chce kochać? No, pewnie, że chce. Ale się boi. Boi się pochłonięcia. Boi się tego, że znowu będzie, że jak da trochę otworzy się. To znowu ktoś go wchłonie, tak jak go wchłonął rodzic. Tak, tylko że no wracam do tego samego wątku, który był wcześniej, no tak na logikę, to skoro ktoś ma tak fatalne doświadczenie z, z dzieciństwa z takim y, rodzicem, który dawał za dużo, to, no to po co wchodzić w podobną relację? Znaczy, no to, czy nie lepiej byłoby znaleźć kogoś, kto zachowuje się. Nie nadmiarowo, nie wiem jak to nazwać, nie za mhm. bardzo, nie z przesadą, tylko w jakichś normalnych proporcjach. Czyli ja nurkuję, a moja partnerka w tym czasie wcale nie płacze na brzegu, mhm. tylko jedzie na mhm. wakacje z przyjaciółkami i nordic walking uprawia na przykład, tak? Tak. Do tego się, wy teraz jesteście reprezentantami takiego zdrowego, dorosłego podejścia. Mhm. Oczywiście, że to jest najlepsze, żeby... Mając takie doświadczenia, nie szukać partnerów podobnych do rodziców, tylko jakby kierować się takim zdrowym podejściem, czyli mhm. ktoś, kto będzie rezonował z moimi potrzebami, prawda? Tak wchodzimy jako dorośli ludzie, świadomi siebie, świadomi swoich ograniczeń, tak wchodzimy w związki. Natomiast pamiętajmy, że większość z nas nie ma świadomości, że kocha, na, na, że, kocha że, że, że jest unikaczem bliskości, że ma w ogóle z bliskością problem. Często my nie wiemy, co to jest. W ogóle bliskość, nie? Nie umiem tego zdefiniować za bardzo, więc, więc jeżeli nie bardzo w ogóle siebie rozumiemy, siebie czytamy, no to, to możemy też nie rozumieć, że potrzebowalibyśmy czegoś innego. To jest jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, że bardzo często my po prostu nie potrafimy inaczej. To znaczy, nas tak przyciąga podświadomie, niezależnie, yy, przyciąga nas właśnie ten. Partner, na podobieństwo rodzica, że to jest trochę, trochę tak jak Dorota Szalongowska powiedziała w jakimś ostatnim podcaście, że dajcie mi kilku facetów, ja od razu się zakocham w tym toksycznym. No i to, to tak trochę działa, że, że kiedy my mamy bardzo silne te schematy toksyczności, to my spośród tłumu mężczyzn czy tłumu kobiet po prostu będziemy doskonale radarować jakoś intuicyjnie tych, którzy będą te osoby, które gdzieś będą nam dopasowywały się do schematu, albo co jest jeszcze dziwniejsze prowokować takie zachowania, które będą, e, i to jest też ciekawy wątek, że czasami jest tak, że my naprawdę bardzo usilnie wręcz bym z uporem maniaka odtwarzamy tą sytuację z dzieciństwa i nawet jeżeli poznajemy z, z pozorów spokojną osobę, to zaczynamy się tak zachowywać, żeby się wytworzyła ta toksyczna zależność, taka jaką znaliśmy z dzieciństwa, ponieważ gdzieś podświadomie człowiek tak bardzo często dąży, jak ma, zwłaszcza nieprzepracowane swoje sprawy dąży do tego, żeby, no, żeby tak. było tak jak dawniej. To ja mam dwa pytania. Pierwsze jest takie, czy to można mówić o takiej relacji, no, że jest w tym jakiś masochizm, no, że, takie, takie, że, że, że lubię cierpieć, no, czy, czy, czy można mówić w tych kategoriach w ogóle? Mm -hmm. Nie chcę powiedzieć sadomaso, że to jest jakieś. Mm -hmm. No ale, ale to jest takie masochistyczne. Masz no no rację, zwłaszcza, no. ale bardziej chyba, jeżeli chodzi o tę kobietę czy mężczyznę, który kocha za bardzo. Bo jeżeli ktoś unika bliskości, tak. no to po prostu unika, no i sobie myśli wariatka się przyczepiła. No ale też się, ale mę ale to też się męczy. męczy. Aha. No. To Z znaczy, obu stron mhm. jakby. Ja nie powiedziałabym, że to, jest, że to jest masochizm, tylko to jest takie po prostu rozumienie miłości jako cierpienia. To jest takie przeświadczenie, ludzie mają, że miłość to jest cierpienie. Że żeby była prawdziwa miłość, to trzeba trochę pocierpieć. Często mamy taki schemat w głowie myślenia, że jeżeli ja nie płaczę za bardzo, to znaczy, że nie ma za bardzo emocji w związku, czyli to może nie jest taki głęboka miłość, bo mhm. ja jestem tak nauczona, powiedzmy z domu, że miłość to znaczy, jak jest wow i jak jest trochę strasznie. Że miłość to jest, to są te motylki, to jest ten początkowy okres, bo zazwyczaj w takich toksycznych związkach, mm, tak jak się mówi, czy w takich związkach gdzieś trudnych, bardzo zazwyczaj ten początek jest absolutnie widowiskowy. Są takie fajerwerki, to są takie porywy serca, to są takie zachowania. Każdy z nas na pewno, być może każdy z Państwa, jak oglądacie, większość z Was zna kogoś takiego, a może mieliście nawet takie doświadczenie, no, że, że są takie związki, po prostu zaczynają się tak, wybuchają, że jest tyle namiętności, że jest po prostu tam się tyle dzieje u nich. Myślimy sobie, że oni po prostu buchają tą miłością tak ach, tak jest ostro i jak się kłócą, to się wyrzucają z Facebooka z Instagrama, my to widzimy, obserwujemy potem jest wielki powrót że, że my, jak włoska rodzina jak, no. tak, i myślimy sobie, Jezu, ale się u nich dzieje tak ja bym tak chciała, prawda? tak, tak, myślimy, jak... mhm. tak. To namiętności, jesteśmy tak. targani namiętnościami no właśnie, i myślimy sobie, Jezu ale tam to po prostu musi się dziać tam iskrzy i nierzadko tak. jest tak, że to, co my nazywamy i to, co z boku wygląda niewinnie, a wręcz bym powiedziała, fajnie to wygląda z boku, mm -hmm. tak ciekawie, to w środku kryje się dramat. W środku kryje się dużo cierpienia, dużo łez, dużo też takiego zagubienia, chaosu, że w tym wszystkim ludzie często podążają za głosem swojego wewnętrznego dziecka, tak mówiąc psychologicznie, ja wiem, że już ten termin jest taki wyświechtany, ale podążamy głosem takich dziecięcych potrzeb, a ta nasza zdrowa, dorosła część jest gdzieś z tyłu, unieważniona, odsunięta. Czyli te nasze wszystkie zdrowe, dorosłe potrzeby, ten nasz zdrowy, dorosły rozsądek gdzieś tam jest odrzucony, zdewaluowany, popchnięty do kąta, bo tu moje dziecięce emocje muszą wybrzmiewać. Ja w tej relacji to one rządzą. I to no to takie jest, prawda, że jeżeli nasze dziecięce części ja przejmują stery, we wszystkim. Czy w odżywianiu, czy w miłości, czy w pracy, no to nigdy nic z tego dobrego nie wynika, tak? bo miejsce dziecka jest w piaskownicy, powiedzmy, a nie na przykład w tworzeniu związku małżeńskiego, dajmy na to. Mm -hmm. A co to znaczy kochać za bardzo? Bo. Tak naprawdę nie wiem, no gdzie jest ta jakaś granica, bo mówimy tu o jakiejś granicy, no bo też, żebyśmy nie weszły wtedy w taki kierunek, że przestaje nam zależeć, prawda? Bo sobie ja myślisz, kurczę jeden związek, drugi związek, okej, okay, byłam za emocjonalna, to teraz już wejdę w związek taki, że mi będzie mniej zależeć, czyli może ja wybiorę partnera na samym wstępie, na którym mi tak bardzo nie zależy, gdzie nie poczułam tych w brzuchów, myśląc zdroworozsądkowo, wiesz, o co mi chodzi, że dwa razy założmy, wpadłam w ten piorun sycylijski i wiem, że za dużo emocji było i za dużo nerwów i mnie to kosztowała ta jedna, druga relacja, to teraz wybiorę partnera zdroworozsądkowo, który jest logicznie rzecz ujmując, dobrym kandydatem na męża, ale to nie jest tak w 100% to. Mhm. I nie będę kochać za bardzo, prawda? No, Dwa jakby... pytania w jednym, jak gdyby mhm. tutaj zadałam. I jakby ja powiem tak, że. Mm... Ta granica tego, czy ta nasza miłość, to jest miłość za bardzo, przebiega tam, gdzie my się czujemy komfortowo. To znaczy, jeżeli my przestajemy się w naszym związku czuć bezpiecznie, komfortowo, bo mamy wrażenie, że ta miłość sprawia, że my nie jesteśmy w stanie się na niczym skupić, że ona nas pochłania, że nas nie ma. Bez tego partnera czy partnerki, że nasze życie stało się życiem e, związkowym, że krótko tak mówiąc psychologicznie, że tracimy płaszczyznę ja na rzecz płaszczyzny my i tracimy ją bezpowrotnie. To znaczy, że jest tylko my. Ja funkcjonuję, egzystuję w zasadzie wyłącznie w orbicie związku. Ja mnie nie ma poza związkiem. Nie jestem w stanie aktywny, swoich aktywności wykonywać. Nie jestem w stanie realizować swoich pragnień. Już nie mam nawet tych pragnień. Wszystkie moje pragnienia, cele dotyczą mojego związku. No i zazwyczaj osoba, która kocha za bardzo na myśl o ewentualnym rozstaniu, rozpada się na kawałki. Jej świat, jakby, może runąć w przeciągu sekundy, w momencie, kiedy, kiedy, kiedy na przykład partner odchodzi, albo umiera. Więc nawet czasami wyobrażenie o tym, że go nie będzie, albo wyjazd jego służbowy. Mi pacjentki na przykład opowiadały, że jeżeli pacjent ma delegację i wyjeżdża na kilka dni, to ona się rozpada, to ona. Nie wie, co ze sobą zrobić. Tak, jakby życie na te kilka dni traciło sens. Jedna pani mi opowiadała, że brała leki, jakby usypiające przez cały wyjazd partnera, żeby przespać ten czas, kiedy go nie było. Także to jest tak, że my nie jesteśmy w stanie, to nie jest jednorazowa sytuacja. Absolutnie to, 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 to są takie case'y, które się ciągle powtarzają, bo właśnie na tym to polega, że osoba traci zdolność i umiejętność życia samodzielnego. I mówi często. Ponieważ kiedy dochodzi do wielu nadużyć w takim związku, no to pojawia się automatycznie, pojawiają się rady ze strony przyjaciół, zostaw go, rozstańcie się na no, taka osoba nie umie odejść. Mówi Ale też nie. dlaczego ona ma odejść? No bo to nie jest wina tego partnera, bo zakładamy, że ten partner nie jest takim partnerem bojącym się bliskości, tylko jest ustabilizowany psychicznie, emocjonalnie. No więc wina jest po stronie tej kobiety w pewnym sensie. Co ona ma zrobić? No bo tak naprawdę ten partner z niczego terapia. nie zawinił, tak? Hmm. Tak, jeżeli... I z czego to się bierze? Tak. No, bo załóżmy, może być pewna siebie, może mieć dobrą pracę i tak dalej, więc z czego to wynika? Jeżeli faktycznie mamy zdrowy związek, jeżeli faktycznie... Um, na to, nasz, to, to ten, ta nasza percepcja zaburza tą relację, no to tak jak powiedziałeś, to terapia, terapia. tutaj jest. Y Szczerze, wydaje mi się, że jedynym rozwiązaniem, bo oczywiście ja mogę czarować, ja często zresztą tak mówię, że nie każdy musi mm. iść na terapię, że już bez przesady, że, że trochę żyjemy w takich czasach, że się ludziom wmawia, że wszyscy mamy iść na terapię, ale, ale nie, ja uważam, że nie każdy musi iść na terapię. Natomiast w tym przypadku, no to raczej bez terapii się nie obejdzie, bo osoba musi nauczyć się budowania relacji, budowania też siebie. Ona musi odzyskać siebie. Dlatego, że jeżeli my tracimy to naszą tożsamość, to znaczy, że coś było nie tak, że, że my musimy na, na głębszym poziomie niż tylko ta znajomość. Więc, więc to na pewno wymaga gruntownej terapii, zredefiniowania wartości swoich, zredefiniowania w ogóle swojego takiego sensu życia i istnienia na tej planecie, prawda? Bo jeżeli dla kogoś sensem życia jest to, że jestem z partnerem i to jest mój, mój sens życia. No to, yy, no to tak naprawdę yy, trzeba to zrewidować. Yy, samodzielnie jest to bardzo trudne. Yy, rozmową z przyjaciółką też nie bardzo. Tutaj specjalista jest takim często głosem rozsądku. Jest takim trochę też osobą, która nie boi się powiedzieć, słuchaj, no to jest coś nie tak. tak? Tutaj, jest, tu, tutaj to myślenie jest błędne. To trzeba naprawić. A tak ale... jak jeszcze powiedziałam na początku, ta druga część mojego pytania, to w takim razie teraz za trzecim razem ja sobie wybiorę takiego partnera, na którym mi nie tak bardzo zależy to może będę inna, prawda? To może uratuję siebie, będę miała fajny związek, taki klasycznie rzecz ujmując, dobry, poprawny, no ale to nie będzie ten piorun sycylijski, to nie będą temoty telewizji, bo to, szumu, to ja nie będzie mam. ta miłość ja. filmowa. Ja ci odpowiem, to jest niemożliwe, bo ta osoba już ma to wpisane w swoje życie. Wiesz, DNA. o co mi chodzi, czy taki związek ma sens w ogóle, czy zawracać sobie głowę, czy rozumiesz, o, o czym mówię, tak? tak? No bo nie ja raz to... zdroworozsądkowo się z kimś wiążemy, nie zawsze jest ta wielka miłość. E, tak, i e, są osoby, to znaczy ja powiem szczerze tak, że są związki trochę z rozsądku, które okazały się świetnymi wyborami po czasie. Mhm. I do, um, Ja czasami mam takie powiedzenie, że do pewnych ludzi trzeba dojrzeć. Do ludzi stabilnych psychicznie trzeba dojrzeć. Bo dużo jest ludzi stabilnych psychicznie. Choć moje, dużo moich przyjaciółek czy koleżanek mówi, że bardzo mało facetów stabilnych psychicznie nie ma. Ale to nieprawda. Są. Tylko do takich osób i mężczyźni, i kobiety stabilni psychicznie, bezpieczni, tworzący taką bezpieczną stań w domu. Tylko do takich osób trzeba dojrzeć, ponieważ one nie generują takich porywów namiętności. One nie generują takich porywów serca. Bo, bo są wierne, bo są uczciwe, bo się meldują często, mówiąc tak kolokwialnie, że mówią, wiesz, idę tu i tu, wracam o tej i o tej, a nie, że dają nam masę znaków zapytania, tak jak często to jest w przypadku osób unikających bliskości. Więc, więc są bardzo bezpieczne i jeżeli osoba nauczy się czerpać przyjemność z bezpieczeństwa, a swoją adrenalinę i potrzebę adrenaliny realizować poza związkiem, na przykład skacząc na bungee, albo dajmy na to, albo w jakiś inny sposób zaspokajając tą potrzebę stymulacji, no to wtedy taki związek może się udać. Ale żeby tak switchować, żeby potrafić z namiętności, jakby tą swoją nami potrzebę namiętności przerzucić w jakieś inne aktywności, no to trzeba sobie to wszystko w głowie poprzekładać. To samodzielnie jest bardzo ciężkie. A ta terapia na czym polega? I ile trwa? I czy jak często się udaje? I czy jest możliwa? <laughs> Wydaje mi się, że w tym wywiadzie sprzed kilku lat mówiłaś o tym, że nie ma sensu. Terapia pary, y, przy takim związku toksycznym, tylko że trzeba to robić indywidualnie? Jeśli tak, to dlaczego? W moim odczuciu a... Bardzo często jest tak, że na terapię trafia para, na pierwsze spotkanie przychodzi para, tak to wygląda w praktyce najczęściej, że na pierwsze spotkanie przychodzi para, mówiąc, że w związku dzieje się bardzo źle, jesteśmy o włos od rozwodu, hmm. dzieci płaczą, albo my płaczemy ciągle, tłuczemy talerze, jest fatalnie. I... I, I zawsze para, przynajmniej z moich doświadczeń, ma poczucie, że po prostu nie umiemy się dogadać, on mnie nie słucha, ona cały czas gada, na przykład tak, czy odwrotnie. I ludzie mają poczucie, że to jest jakiś problem w komunikacji, albo problem jest, bo teściowa jest niedobra, bo teść jest za bardzo wtrącający się. I z czasem oczywiście podczas takiego pogłębionego już spotkania, wywiadu okazuje się, że kłopot nie leży w tym, że tam ktoś z zewnątrz steruje tym związkiem, choć takie sytuacje oczywiście też się zdarzają, ale w tym przypadku chodzi raczej o to, że osobowość klienta, jedna, jednego z klientów z dwojga albo obojga, wymaga terapii, bo na przykład jest szereg zachowań, które ktoś w tym związku powiela z poprzednich związków. Że, że, że to nie jest kwestia komunikacji w tym związku, tylko komunikacji w ogóle. Tylko w ogóle budowania w ten sposób redacji. I się często okazuje, że jedna i druga strona właśnie w ten sposób budowały relacje, czy też mówię wprost, psuły sobie redacje. E, więc jeżeli już dowiadujemy się, że obie strony oddzielnie, a nie razem jako para, tylko oddzielnie chodzimy na terapię, e, no, to, no to są to spotkania indywidualne i te trwają no, różnie bardzo. W zależności od tego, jak bardzo osoba nad sobą chce pracować, jak bardzo chce wdrażać to, o czym się rozmawia na terapii, jak bardzo jest zdeterminowana, no i jak bardzo też jak ciężko, y, 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 jak poważne jest to, jakby odstępstwo od normy. Około roku, bym powiedziała, w takim settingu cotygodniowym, czy z cotygodniowych spotkań, no to jest takim myślę minimum. Natomiast pamiętajmy, że jakby terapia jest czymś, co z reguły, na przykład w tym przypadku, w, te, w przypadku pracowania tego jest jednorazowa. To znaczy, że osoba już ucząc się jakby funkcjonowania, już nie musi tego ciągle powtarzać. Tak mówiąc o tej osobie kochającej za bardzo, trochę mi się przypomina serial U na Netflixie, który nie wiem, czy oglądaliście. My, ty oglądałeś chyba ze mną, okay. tak? Nie wiem, oglądałaś serial U o tym który taki za bardzo kocha. No i oczywiście to jest o psychopatycznym tak. typie. Tak, Ale no jest to taki rodzaj psychopatii jakiś, no bo tak naprawdę ja mam wrażenie, że te kobiety, no bo to chyba to głównie kobiet jednak się tyczy, że one zapominają o tym, że istniało życie przed tym związkiem, że, 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 że to życie też było Fajne, też było jakieś pasje, było jakieś zainteresowania i nagle się okazuje, że a to nie jest fajne, nie, to już nie chcę się uczyć francuskiego, nie, już nie będę chodziła na siłownię, bo to już mi nie sprawia takiej przyjemności. A ten serial YouTube, przypomnij, co tam było, pamiętam, że, że jest taki serial, ale nie mogę sobie teraz odtworzyć. Główny bohater y, znajdował sobie ofiarę, no, krótko mówiąc, mm -hmm. której się zakochiwał, której dawał wszelkiego rodzaju uczucia, chciał mieć ją na własność, no, ale dochodziło tam do takich sytuacji rodem z thrillera, no bo jest to też thriller, tak? No to już nie mówię o takich skrajnościach, prawda? Ale że my zaczynamy zapominać, że to życie przed naszym związkiem jakoś istniało. No żyliśmy na przykład 20, 30, 40 lat na tej planecie i mieliśmy jakieś momenty radości, ekscytacji, też. Tak. Ja, ja myślę, że w ogóle poruszyłaś, Paulina, super ważny wątek. Myślę, że fajnie, żeby to wybrzmiało. E, my, bo my teraz rozmawiamy o takim romantycznym zabarwieniu. Jesteśmy cały czas w takim klimacie romantyczności, że to jest takie trochę może trochę urocze, albo że co najwyżej irytujące i trzeba iść na terapię. Ale dobrze, że przy przypomniałaś o tym serialu You, na, bo faktycznie jest tak, że ta miłość za bardzo może stać się w którymś momencie obsesyjną miłością, miłością już tak toksyczną, że przybierającą jakby znamiona właśnie obsesji, takiego um, stalkingu, takiego naprawdę um, uprzykrzania komuś życia um, i zagrażania też komuś. I nierzadko zdarza się tak, że zaczyna się od takiego po prostu kochania za bardzo i ktoś mówi, o no, no ten partner czy ta partnerka tak mnie kocha, że nawet jak mnie nie ma, no przesiaduje pod moim domem, tak? ciągle mi wysyła kwiaty, mimo że dostaliśmy się rok temu, ciągle dostaję od niego kwiaty, no bo on mnie tak kochał, no i tak obsesyjnie mnie kochał, kochał za bardzo, tak i to się. I a... I to też y, trzeba pamiętać, że y, trzeba też y, jakby y, powiedzieć, że czasami zdarzają się sytuacje naprawdę mrożące krew mm -hmm. w żyłach. Dlatego bardzo ważnym jest y, stawianie granic. Y, y, I też jeżeli widzimy, że to kochanie za bardzo nie jest. Y, nie jest tylko trochę męczące, tylko zaczyna nas trochę straszyć, albo zaczynamy trochę takie mieć poczucie, że ten partner naprawdę bardzo przekracza nasze granice tą swoją miłością, bo na przykład ciągle wystaje pod domem, ciągle do nas wyzwania, prawda? Ja gdyby, gdybym miała na przykład. Toksycznie kochającego partnera, on by podczas naszej rozmowy cały czas dzwonił. Ja bym miał cały czas wibrujący telefon, bo, bo on się martwi, czy na pewno mi nic nie zrobiliście na przykład. Mm -hmm. nie? I, 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 no ale to wywołuje bardzo często lęk i w pierwszej chwili osoba zaczyna się podporządkowywać tej obsesji swojego partnera. Czyli na przykład odbiera, mówi: Kochanie, nic mi nie jest, nic mi nie zrobili, jestem, jestem, już tak, zaraz wychodzę. Na początku się podporządkowujemy w imię tego, ale ktoś mnie kocha, ale ktoś o mnie dba, ale ktoś cały czas o mnie myśli. Myśli, ja tu jestem, nic się nie dzieje, on tak o mnie myśli. Możemy to nawet brać za dobrą monetę, wreszcie jestem dla kogoś ważna. Ale czasem może się okazywać, że jeżeli nie postawimy granicy i nie powiemy, hej, ja jestem w pracy, albo hej, ja teraz coś robię i potrzebuję być sama, no to osoba będzie tak coraz bardziej, coraz bardziej nami manipulowała, aż w końcu staniemy się w totalnych sidłach. Bardzo często osoby, które się wyłusku, wy, wyciągają z tych związków takich opartych właśnie o kochanie bardzo, mówią o tym, że się czują jakby wyjęte z bardzo toksycznej, takiej przemocowej wręcz relacji, gdzie się cały czas czuły winne, gdzie się cały czas czuły kontrolowane, gdzie czuły, że są zasypywane miłością, a one nie chcą, nie umieją na nią odpowiedzieć, więc muszą się opędzać od miłości, co jeszcze bardziej fędza je w poczucie winy. Także może to naprawdę zdewastować życie jednej i drugiej strony. Zastanawiam się nad tym i ciekaw jestem co, Twojej opinii, I jaki wpływ na te toksyczne związki może mieć kultura, bo już o tym wspomnieliśmy, ale przypomniał mi się taki mit dotyczący, wywodzący się chyba z romantyzmu, że, że poeta cierpi. Cierpi, bo się nieszczęśliwie zakochał, kocha w kimś, pisze listy prawda? i to, to gdzieś tam pobrzmiewa. Mało tego, mówiło się o tym, że dobra sztuka, na przykład wartościowy wiersz, powstanie tylko i wyłącznie w wyniku cierpienia. To znaczy, artysta musi cierpieć, żeby, żeby no, artykułować, produkować jakieś wyjątkowe. Treści, bo jakby nie cierpiał, no, to o czym tu pisać? To no, nie ma tych doświadczeń. No tak samo jest... najlepsze albumy muzyczne powstawały, jeżeli no. partner był rzucony, prawda? Tak. Bo w jakieś namiętności, miłości. Tak, ale, ale no, można pójść dalej i powiedzieć, że, że w filmach też na przykład, czy, czy w literaturze, no raczej nie pisze się o związkach, które są takie po prostu dobre i tam mhm. się nic nie dzieje. Tylko pisze się o sytuacjach, które są wyjątkowe, które, w których jest dużo napięcia, w których rozgrywa się jakiś dramat. No i teraz my, jako odbiorcy tej kultury i przesiągnięci tą kulturą, no bo przez lata czytamy, przez lata słuchamy różnych albumów, przez lata oglądamy seriale czy filmy, że my nasiąkamy tym wszystkim tak. i gdzieś tam w głowie to zostaje. Czy ty myślisz, tak. że to może mieć jakiś wpływ, czy coś w, w, wydumałem teraz? Ja myślę, że zdecydowanie ma. Ja myślę, że zdecydowanie to jest właśnie to, że my na. Rozumiemy i wierzymy, że prawdziwa miłość jest wtedy właśnie, jak są takie niezdrowe wybuchy uczuć, niezdrowe wybuchy namiętności, bo możemy się odwoływać do klasycznych dzieł literackich, albo możemy się odwoływać do superpopularnego 50, 50 twarzy Greya, tak? gdzie też jest w zasadzie redacja oparta na jakiejś kontroli dominacji i toksyczności na maksa. I, i, i w tym się zaczytują miliony osób, yy, gdzie. Gdzie tak naprawdę mamy bardzo przykład takiej niezdrowej hierarchii związkowej. Przez to, że media rzeczywiście romantyzują takie toksyczności w znajomościach, takie układy oparte o gigantyczne cierpienia, o zależność, o takie przyciąganie się i odpychanie, no to, no to stąd jest, stąd nam się wydaje, że tylko taka miłość ma sens. I ludzie czasami przychodzą i mówią, ja wolę mieć jedną taką miłość nieszczęśliwą niż kilka takich super szczęśliwych, ale nudnych faktów z olejem. No ale I... wiesz, to właśnie jak mówisz, się, że kocha się tylko raz, tak naprawdę to jak sobie myślisz, jak są te porywy, to kurczę, może to jest właśnie to, więc utkwiło. Może już, tym. Nic, nie będzie. I już potem nic nie będzie. I będę musiała no czekać do kolejnego wcielenia. Tak, <grym> tak, albo też, to, że to jest mój karmiczny związek, no właśnie, tak w też byliśmy, jakby bardzo często jest tak, że ludzie jakby do, dodają, dopisują te romantyczne, te, te romantyczne historie do swoich takich bardzo trudnych, rzeczywiście toksycznych relacji. Natomiast ja zawsze właśnie mówię wtedy, jakby odwołuje się do tego, że to, co my kochamy najbardziej w tych relacjach toksycznych, to jest samych siebie. Że dobrze jest, jakby zrozumieć dokładnie, co się z nami dzieje, kiedy my jesteśmy w takiej toksycznej relacji. Kim, jaką siebie my tak strasznie lubimy? Bo my lubimy siebie, taką mogącą spać w nocy, taką niejedzącą nic, tylko żywiącą się miłością. Lubimy ten stan. Ten stan, ten stan nas pobudza. Ten stan nas e, gdzieś e, nakręca. E, my jesteśmy zakochani często w tym stanie emocjonalnym, a nie w tym człowieku. Jakby to, to jest trudne, ale to trzeba byłoby od dzielić i zobaczyć, że to chodzi o ten stan, a nie tego człowieka. Bo kiedy spadają okulary mm -hmm. różowe, i zazwyczaj tak jest, że po takim okresie, o, ale tam jest namiętność, w pewnym momencie my się budzimy, patrzymy na tą osobę i myślimy, Jezu, co, co naprawdę? ja... O, naprawdę? <słuch> tak. Ja, ja, to ja się tak y, dawałam tak źle traktować... Tej osoby, która tu leży? Serio? Ze mną w łóżku? Jakby tak? E, i, I przychodzi taki moment. Jezu, co ja sobie zrobiłam? Co ja sobie, ja, co ja sobie zafundowałam? E, ale dlaczego? Nie dlatego, że ta osoba nagle coś zrobi i my mamy eurekę, tylko ta eureka przychodzi wtedy, kiedy my zaczynamy... Jakby widzieć prawdę. Kiedy zaczynamy widzieć samych siebie, albo złożymy się z tym, tym partnerem i tym naszym zachowaniem, że sobie, sobie pomyślimy, już, że to już nie jest to, że szukamy sobie kolejnej ofiary, właśnie w cudzysłowie. o um, co mi chodzi, że nawet nie, że, 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 że ja przez tego partnera cierpiałam, bo on mógł być normalnym, zwykłym, szarym człowiekiem, tylko po prostu w tym momencie się znalazł tu i tu i ta osoba kochająca za bardzo go sobie akurat upatrzyła. A to jest kolejny ciekawy wątek, <grym> na Paulina, bo to jest też taki wątek, tego, na ile w ogóle osoby mające kłopoty z tym kochaniem za bardzo potrafią być w długotrwałych relacjach. No, badania wskazują, że nie bardzo. To znaczy, że rzeczywiście jest dużo zmian, dużo switchów, dużo, dużo, prze, dużo przetasowań w tych relacjach, mm -hmm. że, one się, że one się rzeczywiście dynamicznie kończą, dlatego że w każdy, każdy związek przechodzi przez etapy. I zawsze na początku jest najwięcej tych motyli, i później te motyle padają tak? I, i zaczyna być tak zwana rutyna proza życia szarówka. Osoba, która jest uzależniona od tych porywów, porywów uczuć, oczywiście nie chce tej szarówki, więc nierzadko potrzebuje kolejnej osoby, która będzie ją bodźcować. Więc często jakby wchodzi w następny związek. A jak z, tindery i na aplikacje randkowe się mają do tych skrajności, czyli do tych osób bojących się bliskości i do tych kochających za bardzo? Bo mówi się coraz częściej o tak zwanym ghostingu, czyli ghosting, że ktoś jest i nagle nie znika. Relacja się teoretycznie rozwija w dobrym kierunku, ale nagle po kilku randkach, po kilku nawet pójściach razem do łóżka, ta osoba znika. I to zwykle są partnerzy z aplikacji randkowych. Mm -hmm. e, tak. No, to my... są ci, którzy boją się tej bliskości właśnie? Czy oni się bawią? Czy ich to nakręca, ten ghosting? No, niestety tu być taka czarnowidząca, ale mam wrażenie, że ghostowanie w ogóle jest niestety zmorą wszystkich, że nie trzeba być, może być i po jednej, i po drugiej stronie barykady. Ghosting stał się niestety formą komunikacji międzyludzkiej, fatalną. Oczywiście nie, związaną z tym, że my nie potrafimy ze sobą rozmawiać i dużo łatwiej jest nam po prostu usunąć, wyjść z konwersacji, zamknąć czata, wyłączyć telefon, udać, że nas nie ma, niż po prostu powiedzieć: przepraszam, nie pasujemy do siebie, bo mhm. ludzie w dzisiejszych czasach nie cierpią krytyki, nie cierpią konfrontacji, nie cierpią się czuć nie, nie, niedobrze, czuć poczucia winy, że kogoś skrzywdzili, więc wolą uciekać, nie odpisać na maila. Nie, ghosting bardzo często, my mówimy oczywiście o związkach, ale ghosting też często ma miejsce w pracy, na przykład ktoś kogoś ignoruje, olewa, zapraszacie kogoś, ktoś wam nie odpisuje na wiadomości, ja do kogoś piszę jakieś, jakąś propozycję, ktoś nie odczytuje wiadomości, no to jakby ghosting ma różne swoje odmiany. Jest coś takiego, co jest związane natomiast z tych zjawisk, takich z, tych amerykańsko, z amerykańskimi nazwami związanych właśnie z kochaniem za bardzo, jest takie określenie obok ghostingu, love bombing, polegające na, no jest to bombardowanie miłością tak. jest to takie rzeczywiście i to się zauważa u ludzi, że na przykład od prawie pierwszej rozmowy czy od pierwszej randki my już wchodzimy w tak zwany związek. Już jest, robi się poważnie. Czyli nie dajemy sobie czasu na randkowanie, tylko poznajemy kogoś na Tinderze w poniedziałek i w piątek już jesteśmy w związku. I w piątek już, już myślimy, a w niedzielę już myślimy o dacie ślubu, o sukience czy garniturze, bo nie chcę tak dzielić na płeć. I, ten, I to zjawisko do bombingu, ono bardzo często właśnie ma się do tych osób, które kochają za bardzo, że, że, że one tak często też zarzucają tą miłością od pierwszego wejrzenia, że bardzo często tak, tak chcą tę osobę usiedlić, tak chcą ją zamknąć, tak chcą od razu przejść z opcji jak masz na imię do opcji, jesteśmy parą, jesteśmy związkiem, my jesteśmy my, 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 nie dając sobie tej szansy tej świetnej szansy, bo to jest naprawdę świetny czas randkowania, poznawania się, takiego jeszcze docierania się. Tylko od razu są przeskakiwać te poważne rejestry, no i to jest właśnie taka, taka też chyba cecha, znaczy nie chyba, tylko na pewno cecha właśnie osób kochających y, 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 tak za bardzo, że od razu wchodzą na bardzo na, na, na wysokie C. Y, y, I to oczywiście jest y, na początku ekscytujące dla nich i może być nawet dosyć ciekawe dla drugiej strony, że jest nagle taka dorowana ze wszystkich stron. To może być jakieś nawet urocze, ale później może się stać właśnie albo straszne, albo męczące. Albo też czasami e, sprawiać, że osoba robi ghosting. Bo jeżeli ja mówię na przykład, słuchaj, przystopujmy, tak, e, i mówię na przykład, słuchaj, no, jakby minął tydzień dopiero, nie róbmy na razie planów, nie kupujmy działki na razie, tak, zdarujmy sobie. A ktoś cały czas mówi, no ale Kasia, no ale Kasia, no ale dlaczego nie, no ale słuchaj, no przecież mamy prawie 40 lat, no jak nie teraz, to kiedy? To ja w końcu mogę w poczuciu takim, że hola, hola, Zrobić co? Zrobić ghosting, tak? Mhm. Czyli zamknąć relację, bo powiedzieć, no, no jeżeli nic nie dociera do, tego, do tej osoby, to ja to ja znikam. I nierzadko ghosting wtedy w tych relacjach ma takie też oblicze. Który jest Ochronne. w, w tym takim przypadku... razie. W tym przypadku Bywa, ghosting tak. jest... Tak, jest jedynym wyjściem tak naprawdę z sytuacji, więc y, o ile sama ta metoda jest fatalna, no to w niektórych sytuacjach y, czasami pacjenci mówią, Panie Kaśm, pamięta Pani nie mówię o ghostingu, spotkałam się z tym pacjentem. czasami naprawdę nie ma wyjścia. Trzeba po prostu zniknąć. Bo ktoś no, nie da nam spokoju, jak nie znikniemy, jak nie zablokujemy, jak nie schowamy się e, gdzieś pod ziemię, więc no, czasami tak jest. Przypomina mi się Uch. tutaj, y, wiecie, taka, taki program radiowy. My o tym rozmawialiśmy, to pewnie pamiętasz, a nie wiem, czy Ty pamiętasz to, pan Słówek i pani Eliza. Tak. To, bo to była taka relacja, że ona kochała za bardzo, a on był taki wycofany. Czyli przykład dialogu, pani Sułku, kocham pana. Cicha, wiem. I, i, I cały ten serial radiowy, to, to słuchowisko w odcinkach. Polegało właśnie na tym, że ona była taka Państwo to pani jaki Pan jest cudowny, oh, ja, cicha tam, tak, tam, tam tak, burczył. burczał. Tak. Ale, ale trwało to długo. Tak, kiedyś, e, kiedyś jeden z moich pacjentów, którego pozdrawiam bardzo, może będzie to oglądał, wysłał mi pana tak? sułka, ponieważ ja nie znałam tego. Mhm. A on mówi to pewnie nie pani czasy, ale ja pani coś pokażę, bo to jest, a propos tego artykułu, właśnie Aha. myślę, że to się świetnie tak. I rzeczywiście ta. Rzeczywiście tam jest właśnie ten, ten, ten taki zachwyt, tam miłość i po drugiej stronie takie totalnie. Jakby dobra, Jezu. No, taki, no tak, taki ale taki właśnie ten... tak dobra, ojejku, no, ale jeżeli ten pan słuchak nie usłyszy tego, kocham ciebie, znowu kolejnego godzina, to się zacznie zastanawiać, co się dzieje. Może, tak, nie? bo ja, wygląda, że... wyglądało tak. na to, że oni, i, i obu stronom się to podobało, ten, ten typ relacji. On już się przyzwyczaił, ale masz rację, gdyby ona nagle przestała, to on by się tak zdziwił. No. Mm -hmm. A dlaczego już mi pani, panie, pan, pani... Jeszcze? Pani Lidło, dlaczego pani nie mówi kocham pana państwu? Może był taki odcinek. No Mogłoby się stać paradoksalnie. I no. słuchajcie, wyobraźcie sobie, że czasem tak się dzieje, że kiedy druga strona się wycofuje, mm -hmm. to druga, to, to, kiedy na przykład kobieta Pani Eliza e, już nie mówi, kocham pana, panie sułku, już przestaje być tak, a pójdzie na terapię, posłucha naszej mhm. rozmowy, mówi: Dobra, koniec, ja już nie będę tak hołubić i dałdować tego mojego partnera. To nagle się okazuje, że ten partner myśli, co się dzieje, co jest grane, zaczyna się niepokoić, mhm. e, a ona jest cały czas nie, teraz nie on mnie adoruje. O. I bardzo często dzieje się tak, że ten unikacz bliskości zaczyna jakby. Przechodzić na drugą no, stronę no. mocy. Zaczyna on być tym, który nadskakuje, on być tym, który e, wyznaje nam cały czas tą miłość, on zaczyna przejawiać te cechy do Bombera takiego. Dlaczego? Ze skrajności w skrajność. Ze skrajności w skrajność. Dlaczego tak się dzieje? Ano dlatego, że jedni i drudzy. I ci, którzy unikają miłości, i ci, którzy kochają za bardzo, nie potrafią tworzyć zdrowej komunikacji w związku. Jakby oscylują tylko między skrajnościami. W związku z tym nie potrafią tak po prostu się dogadać. Czyli na przykład zapytać siebie: Słuchaj, czemu ty już mi tak nie mówisz? Tak, audycja się skończyła, no czemu? Ja mi jednak to bardzo lubiłem. Tak? Kochanie, jednak mów tak do mnie. Nie potrafią tej, tej zdrowej relacji utrzymać, tylko cały czas będą oscylować między Skrajnościami. No dobrze, chyba tym akcentem możemy skończyć Pana, pani Eliza i pan Słowek, tak? Zakończyliśmy, na, na, zakończyli naszą, naszą dyskusję na ten no temat. I bardzo dobrze. To kultowe tak. serial radiowy. <noise> bardzo Ci dziękujemy. Katarzyna Kucewicz była dziękuję. naszym gościem. Dziękuję. Bardzo, bardzo dziękuję. dziękuję.